Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu z panem profesorem Jarosławem Dumanowskim. Pan profesor jest jednym z najlepszych specjalistów od kuchni XVII-wiecznej i XVIII-wiecznej w Polsce, od kuchni staropolskiej. Jego dokonania są no, niezwykłe. To jest postać, która myślę, że jest na firmamencie kuchni staropolskiej. Studiował historię, historyk, specjalista z zakresu historii wyżywienia, kuchni i literatury kulinarnej. Studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Argent we Francji. Jest członkiem Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Jedzenia oraz Komitetu Naukowego organizującego coroczną szkołę letnią Food and Drink Studies. Popularyzator wiedzy o dawnej kuchni, członek klubu szefów kuchni, współpracuje z restauratorami, szefami kuchni, nauczycielami gastronomii, producentami żywności i organizatorami turystyki. Kieruje Centrum Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Historii, na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako visiting professor pracował na Uniwersytecie w Bordeaux i w katedrze UNESCO w Europejskim Instytucie Historii i Kultury Jedzenia w Tours oraz w Centrum Norberta Eliasa w Marsylii. Człowiek Komitetu Naukowego Pisma Histoire, Économie et Société i kwartalnika Historii Kultury Materialnej. Prowadzi poświęcony tradycjom kulinarnym blog na portalu natemat.pl oraz stronę Kuchnia Staropolska na Facebooku. Oddaję głos panu profesorowi, który wprowadzi nas w tajemnicę kuchni XVII-wiecznej. Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za przedstawienie mnie, takie długie. Ja będę mówił jeszcze dłużej, będę mówił o dawnej kuchni, o uciechach stołu w XVII wieku. Jako tytuł tej historii, tej opowieści wybrałem takie dwa cytaty. Niepospolity kondyment i jarzyna ubogich. To znaczy odnoszące się z jednej strony do kuchni bogatej, niezwykłej, szlacheckiej, magnackiej, którą znamy lepiej, i do uwag o jedzeniu biednych, które to jedzenie siłą rzeczy znamy mniej, bo mniej się o nim pisało, bo mniej ludzi się nim zachwycało, bo mniej zostało źródeł. Nie znaczy to jednak, że nie wiemy nic. Głównie będę mówił jednak o tej pierwszej, bo jak powiedziałem, więcej o niej wiadomo. I przez pryzmat tej pierwszej czasami formułowane są w różnych tekstach, w przepisach kulinarnych, w traktatach dietetycznych, w poradach jakieś porady, jakieś uwagi także o jedzeniu biednych. Postaram się mówić o przykładach, będę mówił o przykładach XVII wieku oczywiście. Postaram się sięgnąć po przykłady także z Wielkopolski. Nie jest tego wiele, ale ostatnio coraz więcej takich rzeczy udało mi się znaleźć dotyczące szlachty, magnatów z Wielkopolski XVII wieku, czyli oryginalnych, prawdziwych źródeł historycznych. Gdyby ktoś był ciekaw tego, co mówię, to widoczne są tutaj na stronie tytułowej takie dwie moje strony, Kuchnia Staropolska na Facebooku, gdzie publikuję, ogłaszam codziennie takie stare przepisy i ten portal na temat, gdzie mam felietony, o którym pan już wspomniał. Generalnie w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, bo ono się nie nazywa Centrum Dziedzictwa Kulturowego, chociaż nomen omen, uważamy, że dziedzictwo kulinarne to część kultury, mówi o kulturze, o pewnych wartościach, o tym, co ludziom smakowało, czyli co uważali za lepsze, piękniejsze, bardziej pobożne, bardziej polskie, eleganckie, dotyczy to mody, tożsamości, a więc przez kuchnię, przez dziedzictwo kulinarne chcemy opowiedzieć coś o tych ludziach. Opowiadamy o tym już od wielu lat i w Muzeum Pałacu Wilanowie wydajemy taką serię Monumenta Polonie Culinaria, począwszy od Compendium Ferculorum z 1682 roku i pierwszej drukowanej i zachowanej w całości po dziś dzień książki kucharskiej i mody bardzo dobrej smażenia różnych konfektów. To był rękopis z dworu Radziwiłłów, też XVII wieku.
z 1686 roku około, reszta jest no, z XVIII wieku, chociaż przewodnik po drzewie żywota jest z XVII wieku, tylko to traktat dietetyczny, księga szafarska na III Sobieskiego, król żył w XVII wieku, to nie jest książka kucharska, tylko taki zestaw produktów. Ostatnio wydaliśmy dwa tomy przepisów rozproszonych i te wielkopolskie są w tym ostatnim. Niektóre, część z nich, te, które wcześniej znalazłem, te wielkopolskie, o których trochę dzisiaj powiem. Jest to zbiór przepisów rozproszonych rękopiśmiennych. I aż z XVII wieku mamy parę czasami niezwykłych zapisków szlachty czy magnatów wielkopolskich. O tym, jak my opowiadamy o kuchni, opowiadaliśmy niedawno z koleżanką Magdaleną Kasprzyk-Szewrio w książce Kapłony i Szczerzuje, wydanej przez wydawnictwo Czarne. I ten tytuł jest trochę podobny do mojego dzisiejszego wystąpienia. Ja będę mówił o tym niepospolitym kondymencie, czyli jakiejś wspaniałej przyprawie, niezwykłym sosie eleganckim i o jarzynie ubogich. Tak samo ta książka mówi o kuchni bogatej, kapłonach, tuczonych, kastrowanych kogutach i szczerzujach, małżach, polskich małżach, w zasadzie niejadalnych. Ale spis treści pokazuje, o czym tak naprawdę chcemy przynajmniej opowiadać. O przyrodzie, o tym, że ludzie kiedyś znali o wiele więcej pokarmów, produktów, zwłaszcza dzikiego jedzenia. O tym, że była to kuchnia bardziej lokalna, ale cały czas się globalizowała od setek lat. O tym, że ta kuchnia była o wiele bardziej, czy najbardziej chyba, kształtowana przez post. O tym, że smak był zupełnie inny. I o tym, że ta kuchnia, jedzenie, cenne jedzenie, jedzenie w epoce głodu, ciągłych niedoborów, jedzenie było jednym z najważniejszych symboli wyższości społecznej. Bogaty jadł, po prostu jadł. Nie był głodny, albo rzadko był głodny. No i jadł zupełnie inaczej. To jest także opowieść o dietetyce. Czasami o tym, jak dzisiaj kucharze, często słynni, nowocześni, sięgają po takie dania, po takie przepisy, jak robimy takie zabawy, warsztaty, czy uczymy się od siebie nawzajem o tej dawnej kuchni. Zacznę od kompendium ferkulowym, pierwszej, drukowanej, zachowanej w całości po dziś dzień książki kucharskiej. Dlaczego mówię z Polski? 1682 rok, ale Kraków, Małopolska. Dlaczego mówię wygłaszam taką skomplikowaną frazę, pierwsza, najstarsza zachowana, bo istniała także książka z XVI wieku, Kuchmistrzostwo, co do której nie byliśmy pewni, czy istnieje, czy naprawdę istniała, bo przekazy, ślady były pogmatwane, ale niedawno znaleźliśmy jej odpis XVIII-wieczny i w przyszłym roku ona wyjdzie drukiem w kolejnej serii w takim większym zbiorze w Wilanowie. Ale wracamy do Compendium Ferculorum, które wydaliśmy z opracowaniem, słowniczkiem w 2009 roku. I zacznę od takiego sztandarowego przepisu, tak, żeby wprowadzić nas w atmosferę tej dawnej kuchni, ale też w atmosferę naszych wyobrażeń. To jest przepis, jak widać, bo widać chyba, prawda? Można przeczytać. Sekret drugi kuchmistrzowski. To jest przepis znany. Teraz chyba widać lepiej, prawda? Teraz naprawdę można przeczytać. Tak? Widać transkrypcję? To jest przepis znany z pana Tadeusza w uczcie kończącej perypetię szlachty na Litwie. Jest opisane to danie, tak? W skrócie jest wspomniane jako danie dziwaczne, staropolskie, niezrozumiałe, zapomniane, prawda? Między innymi dlatego ono jest takie słynne. Ale to Kraków, to Małopolska. Miałem mówić o Wielkopolsce. Wychodzi z tego, że Kraków i Małopolska górą, powiem prowokacyjnie. Ale nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Popatrzmy. Wcześniejszy przepis o 40 parę lat pochodzi z Wielkopolski, z rękopisu. Opublikowaliśmy go w tym ostatnim tomie naszym, czyli siódmym, staropolskie przepisy kulinarne, receptury rozproszone, rękopiśmienne. Z jakichś notatek, zeszycików, ale zeszycików no, sprzed kilkuset lat, do końca XVIII wieku. On się trochę różni od tego pierwszego. Jego autorem, to jest ciekawe, że autorem jest nie tylko mężczyzna, ale senator, kasztelan międzyrzecki,
z Wielkopolski, Adam Grodziecki z Wyszyny. Wyszyna to jest koło Turku chyba się mówi, nie Turka, tylko Turku. I ten przepis opowiada no mniej więcej to samo, tylko jest dokładniejszy. Mniej mówi o takim, bo na czym polega ten przepis? To jest taki koncept, pomysł barokowy, choć tak naprawdę średniowieczny. Ale chodzi o iluzję pewną, tak? Że mamy szczupaka, czyli wielką, ogromną rybę, kiedyś o wiele większą niż dzisiejsza, który miał być w całości, ale część miała być pieczona, smażona, gotowana. Tu jest opisane, jak to zrobić, tylko że Czerniecki opisuje głównie ten efekt wizualny. A Grodziecki dopisuje jakiś gąszcz szary, gąszcz żółty, cztery smaki, prawda? On opisuje to dokładniej, prawda? To nie jest tylko taki żart, taki, który skłaniał dawnych czytelników do tego, że Polacy w sumie nie interesowali się jedzeniem, tylko robili sobie dowcipy. Głupie, niemądre dowcipy kulinarne, no bo kuchnią się Polacy za bardzo nie interesowali. Ta postać jest dosyć ważna. Dlaczego? Wspominałem prowokacyjnie, jak najbardziej niesłusznie, że Małopolska była w tej dziedzinie górą nad Małopolską. Odwrotnie, że Małopolska była górą nad Wielkopolską. Wynika z tego, że nieprawda. Dlaczego? Książka Czernieckiego to książka z dworu lubomirskich. Czerniecki zaczynał służbę u Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, pana na zamku w Nowym Wiśniczu, koło Krakowa. A Adam Grodziecki to był taki znany, popularny wtedy pisarz. Pisarz, który pisał jakieś takie facecje, żarty i był bardzo popularny, bardzo znany z żartobliwego usposobienia. Potrafił jakieś anagramy, układał szarady i był ściśle związany ze Stanisławem Lubomirskim. A więc w zasadzie chyba widać, kto przyniósł do Krakowa, a raczej Nowego Wiśnicza, ten przepis. Chociaż ten przepis jest o wiele starszy. To jest bardzo stary, średniowieczny, europejski przepis, który pojawia się często. Natomiast ten Adam Grodziecki jest niezwykły, bo Czerniecki opisuje musztardę i ten niepospolity kondyment, ta symboliczna część tytułu odnosząca się do eleganckiej, wspaniałej, cudownej, szlacheckiej kuchni dotyczy musztardy. Może to nas trochę dziwić, no bo co to jest musztarda, tak? Jakiś taki roztarty sos za złotówkę, dwa, no może kilka złotych, jakaś wspaniała. Ale musztarda to smak. Musztarda jest droga, zobaczmy. Czerniecki się zachwyca, to jest ten przepis z Małopolski. Gorczyca, gruszki, rodzynki, bardzo drogie, no bo importowane. Wino też bardzo drogi, luksusowy produkt, ocet winny też bardzo drogi i cukier, tak? Co ciekawe, na talerzu jeszcze się słodzi musztardę. Grodziecki wcześniej opisał całą serię musztard, wspaniałych, niezwykłych. To są takie produkty, które doskonale by się nadawały na wskrzeszenie. Takie produkty piernikowe, musztardy piernikowe na przykład prowadziliśmy w Toruniu, są sprzedawane głównie w muzeach. Tutaj to jest musztarda, zobaczmy, z miodem, imbirem, goździkami, cynamonem, czyli z bardzo drogimi importowanymi produktami i z miodownikiem, czyli piernikiem, raczej takim słodkim, nie ostrym, ale to wszystko razem stwarza coś, co ci ludzie uwielbiali. Bardzo ostry smak, bardzo kwaśny, część to też słodki. Od tego miodowniku, ciasta na miodzie, to było też słodkie. I druga część tytułu, jarzyna ubogich, ona jest symboliczna. Ubodzy jedli głównie jarzyny, warzywa, ewentualnie kasze, tak? Bardzo rzadko mięso, bardzo rzadko świeże ryby. Na pewno nie robili sobie ze szczupaka wymyślnych żartów, skomplikowanych, barokowych facecji. Szymon Syreniusz w książce wydanej w XVII wieku, autor wielkiego zielnika, opisał na przykład ćwikłe, buraki ćwikłowe, tak? Że można ćwikłe upiec, wiemy, że to jest całkiem smakowite przyrządzenie, można upiec w piecu popieczywie, czyli po pieczeniu chleba, ewentualnie w popiele, z chrzanem, ewentualnie inni mogą dodać pieprzu albo octu,
A na wschodzie Polski, na wschodzie Rzeczpospolitej, Kiszono, Ćwikłę pisze syreniusz z rzepą, czosnkiem, cebulą, kapustą i z bielami. To są jakieś grzyby zbliżone do rydzów. I to jest kwaszenina, prawda? Czyli mamy taki krótki opis, co jedzą ubodzy. Warzywa często na ostro przyprawione, podobne z chrzanem, tak? Bo to inni pieprzem, a octem, zwłaszcza pieprz jest drogi. Ale mamy już jakieś wprowadzenie do tego kontrastu. Kasztelan Adam Grodziecki, ten, o którym wspominałem, ten z Wyszyny, ale on miał dobra w wielu miejscach w Wielkopolsce. Gdyby tak dobrze sprawdzić, to może był i blisko Sierakowa, i Kwilicza, zapewne bywał u Opalińskich. To był taki facecjonista, żartowniś. I on takie żarty w swoim rękopisie zamieścił, tak? Jak na przykład zaskoczyć ludzi rakami, żeby były żywe raki, tak? Ale czerwone. Polać gorzałką, one się oparzą, będą czerwone. Ale jak się otworzy półmisek, to uciekną, prawda? To jest taki rys, uciechy stołu. Jakiś żart. Tym jedzeniem się bawią, czasami w sposób, który może być dla nas niesmaczny. Czy okrutny, żywa gęś, dosyć popularny przepis w XVI wieku, znaczy popularny, kilka razy występuje. Tak nie jedzono, tak? Ale to jest jak gęś tylko ogłuszyć, czy upić, czy poparzyć, tak, żeby ona jeszcze żyła, żeby w chwili, kiedy ktoś zacznie ją konsumować, zagęgała. Okropne to jest, ale to jest raczej żart do czytania trochę bardziej, myślę. Podobny jest właśnie u Czernieckiego, tylko z kapłonem, tak, żeby kapłon, chociaż nie, to gdzie indziej jest kapłon, żeby ze stołu zleciał, gdzie indziej. Kolejny, tu już jest naprawdę okropny, czy wręcz obrzydliwy. Mrówcze jaja albo truskawiec, takie zioło, rdest ptasi, dodać do bigosu. Bigos to tak naprawdę co innego niż myślimy. Bigos to siekane mięso z cytryną, z octem winnym, coś kwaśnego, prawda? Albo w pierniczki. I to sprawi, że ktoś dostanie biegunki, prawda? I będzie bardzo wesoło. Bardzo śmiesznie. Albo coś być może jeszcze straszniejszego. Może nie takie niesmaczne. Rtęć, czyli truciznę. Raczył pan kasztelan Grodziecki doradzać, żeby wkładać do chleba. On takie pisał żarciki, żeby kucharce zrobić żart, prawda? A to wrzucić jej coś do garnka, żeby się mięso skleiło, a to wrzucić coś innego, żeby się nie ugotowało, albo tą rtęć wrzucić do bochenka, żeby bochenek skakał i kucharka się wystraszy, czy piekarka i będzie śmiechu co niemiara. Żarty takie trochę właśnie, powiedzmy, nie najwyższego lotu, ale prawdziwe. Co to jest barok w kuchni? Te przepisy były na swój sposób barokowe. Ale barok w kuchni to nie to samo, co barok w malarstwie. Mam nadzieję, że widać obraz przedstawiający panią, która siedzi przy stole, gdzie mamy pasztet, ten wypiek okrągły, tak, który ma ogon pawia i szyję pawia, to jest pasztet. Pasztet, czyli coś zapiekanego, zapewne mięso pawia, ulubiony jeszcze w XVI-XVII wieku, może bażanta, może mieszane, ale ozdobione tutaj ogonem pawim, widzimy, prawda? Jest taka iluzja, ale to dotyczy barw, widoku, kolorów. Podobnie inne tutaj ptaki często były przygotowane i po przygotowaniu wkładano z powrotem pióra na przykład, żeby wyglądały jak żywe. Ale to jest raczej sztuka wizualna. Ona też dotyczy jedzenia. Ale jedzenie to przede wszystkim smak. W XVII wieku, zwłaszcza w Polsce, bardzo długo, jeszcze długo w XVIII wieku, w dziedzinie kuchni, tak jak w innych dziedzinach, dominował smak barokowy. Co to znaczy? Przejdźmy od obrazu, od koloru, od iluzji, chociaż do iluzji wrócimy, ale w jedzeniu, do smaku. Smak to ostre, egzotyczne przyprawy. Smak to pieprz, szafran, imbir, cynamon, goździki, czyli te ostre, orientalne, najdroższe rzeczy. O wiele więcej. Ale to coś więcej niż ostre, palące przyprawy. To taki smak kompleksowy. Ostre przyprawy z czymś bardzo słodkim, na przykład z cukrem. I z czymś bardzo kwaśnym. Z octem, z cytryną, z kwasem, z kwaśnym winem. I wtedy jak się to wszystko wymiesza, to ten, kto to je, nie czuje, co je.
gdyby kurczak, kapłon smakował kapłonem albo kurczakiem, to byłby według barokowych pojęć, według barokowego kucharza, według kucharza z XVII wieku, przynajmniej z Polski, z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej, to byłby zły smak, prawda? Powinna być zagadka. Trochę tak jak w tym szczupaku. Tam jest taka zagadka, no jak zrobić jednego całego szczupaka, ale o trzech smakach i nawet w trzech technikach kulinarnych, pieczonego, smażonego, a tutaj, że właściwie nie wiemy, co jemy i to jest cenione. Znowu coś z Wielkopolski. Udało mi się znaleźć zestaw niewielu przepisów, ale bardzo, bardzo niezwykłych. Władysława Rogalińskiego, to taka znana rodzina wielkopolska, kasztelan Nakielski, około 1650 roku, może trochę wcześniej, spisał trochę receptur kulinarnych i to jest urocza nazwa rafiały. Może się z Państwem z czymś kojarzy. To takie staropolskie ravioli. Ale nieprzypadkowo odsyła nas to do języka włoskiego, do czegoś zapożyczonego z kuchni włoskiej. Mamy mięso, coś bardzo tłustego, tak? Albo sadło, które jest przy nerce, albo szpik, delikatny, no ale bardzo tłusty tłuszcz, jeżeli tłuszcz może być nietłusty. Do tego chudej cielęciny, potem trochę ziół i trochę ostrych przypraw, trochę czegoś słodkiego, rodzynki, na końcu znowu cynamon i cukier, prawda? Czyli ravioli ze szpiku, cielęciny z ziołami, ostrymi przyprawami na słodko, i na słodko, tak? Nie wiem, czy byśmy dzisiaj to zjedli, ale gdyby oszczędnie szafować, zwłaszcza cukrem i być może cynamonem, to mogłoby być to bardzo ciekawe. W każdym razie zobaczmy, wielki świat jest w Wielkopolsce. To nie tylko to, że jedzą dużo, bawią się, żartują z jedzeniem, ale chłoną nowiny ze świata. Na razie z kuchni włoskiej, która dominuje gdzieś tak do połowy, jeszcze w drugiej połowie XVII wieku w Polsce często się spotyka. Oczywiście dawną kuchnię włoską, a nie dzisiejszą z pomidorami i spaghetti. Inny przykład z Wielkopolski, skoro jesteśmy w Wielkopolsce. Ja przez połączenie, przez Skype'a Państwu osobiście, to ocet. Dlaczego ocet? Po pierwsze, ten ocet często się pojawiał w tych przepisach. Po drugie, w starych, staropolskich przepisach kulinarnych najczęściej występuje ocet. To nam się wydaje banalne, tak? Ale skoro tak uwielbiano smak kwaśny, skoro ocet musiał być do wszystkiego, to ocet wyrabiano powszechnie w domu. Bogaci ludzie albo kupowali ocet winny, albo wyrabiali go z wina, które zostało, sfermentowało, utleniło się jeszcze raz, kwaśniało, prawda? To była bardzo droga rzecz. Albo ocet piwny, z owoców, z kwiatów, jest mnóstwo, są setki receptur na ocet. Ocet był tak potrzebny, że jak nam napisał Hieronim Radomicki, wojewoda inowrocławski, prawie dokładnie 400 lat temu, trzeba mieć, to jest też motyw spotykany w innych przepisach, taki ocet jakby błyskawiczny, taki koncentrat octu. A więc zbieramy winogrona, ciekawe czy w Wielkopolsce były winogrona, pewnie magnat mógł mieć. Niedojrzałe w sierpniu, in augusto, w sierpniu, kiedy są jeszcze kwaśne, ususzyć je, zetrzeć na proszek i ten proszek będzie taką zaprawą octową. Jak ktoś będzie chciał mieć ocet, rozpuszcza ten proszek w piwie, w winie, zamieszać kwadrans i jest ocet. Bardzo cudowny ocet. No to jakiś jest może erzac, ale to nam pokazuje, jakie to było ważne, że wojewoda, magnat, uważa, że należy spisać coś takiego, tak? Nie było dla niego ważne tak naprawdę tylko polityka, tylko majątek, ale tu widać pewną pasję, znawstwo. Ci ludzie naprawdę jedli, to jest udowodnione, lubili jeść, interesowali się tym i lubili się no, popisać pewną wiedzą o tym, byli smakoszami. Tylko my, historycy, nie bardzo się tym interesowaliśmy, a kucharze czy dziennikarze kulinarni, no nie bardzo siłą rzeczy potrafili dotrzeć do oryginalnych przekazów sprzed setek lat. Uciechy stołu, oprócz smaku tego skomplikowanego, barokowego, ostrego, słodkiego i kwaśnego zarazem, to także iluzja.
Ale iluzja nie tylko wizualna. Iluzja, kiedy coś, tak jak w baroku, tak, mamy iluzję architektoniczną. Malowane motywy, które udają motywy architektoniczne, poczucie głębi, najróżniejsze historie w modzie i podobne zaciekawienie, pasja dla iluzji jest widoczna w kuchni. Bogaty człowiek powinien jeść coś niezwykłego, coś fantastycznego. Ale tu wchodzi jeszcze religia. W Polsce w XVII wieku, zwłaszcza w drugiej połowie XVII wieku, w czasach kontrreformacji, ta iluzja jest ważna, bo ona pozwala wykonać jedzenie postne, na przykład rybę albo coś innego, albo migdały, które mają zastąpić nabiał, mleko czy ser, w taki sposób, żeby to wyglądało jak ryba albo jak ser, jak coś zakazanego w czasie postu i żeby ten, kto je, widział, że je, nie wiem, kiszkę, kiełbaskę, tak? Żeby czuł, że je kiełbasę, ale wie, że je rybę. Tak? Oszukuje, no nie wiem, no chyba w niebie, nie wiem, czy w niebie znają taką iluzję, czy nie. Ale to jest ciekawe, tak, że najbogatsi, nawet poszcząc, mogli jeść nie tylko wspaniałe, cudowne rzeczy, świeżą rybę, to były bardzo drogie. Ryba świeża była droższa niż mięso, tak? No i to poszczenie jest wtedy ciekawe, no jeżeli w czasie postu jeszcze rzeczy droższe, w sumie bardziej wyrafinowane, no ten post jest pewnym symbolem tylko. A jeżeli jeszcze jemy tak skomplikowane rzeczy, kiełbaski z ryby, tak, zobaczmy, no rozciera się, czy mieli się, sieka mięso ze szczupaka, cukier, cynamon, pieprz, rodzynki, czyli bardzo drogie rzeczy i można zrobić z tego kiełbaski, tak, znowu cukier. Wygląda dziwacznie, ale to ludzie lubili, a taką kiełbaskę wręcz uwielbiali. Z tej samej książki, z tej mody bardzo dobrej, z 1686 roku jest taka cielęcina postna, czyli robi się ze szczupaka coś, co przypomina cielęcinę, kolorem, smakiem, oczywiście ich smakiem, tak? Z pieprzem, kwiatem muszkatołowym, cukrem. I z tego się robi pasztet. Z tego się robi kiełbaskę i z tej kiełbaski robi się pasztet, czyli zapiekankę w cieście. A wtedy to już naprawdę bardzo trudno poznać, że na początku był szczupak. Jeszcze raz wracamy do Wielkopolski, mówiąc o iluzji. Bo byliśmy na Litwie, byliśmy u Radziwiłłów. Moda bardzo dobra jest z innego końca Polski. Ale zupełnie niedawno, to też będzie w tej książce, w książce Pociejów i Lubomirskich, która jest zbiorem przepisów, 1000 przepisów z XVII wieku. Jest między innymi fragment, około 100 przepisów, związany z Wielkopolską. Są to przepisy kuchmistrzowej koronnej, żony kuchmistrza koronnego, szefa kuchni króla Zygmunta III Wazy i na początku rządu Władysława IV Wazy. To był Piotr Żeroński, ewentualnie Żeromski z województwa kaliskiego, był starostą bydgoskim. W Kaliszu był bardzo długo, przez setki lat, podarowany przez niego portret, nie portret, tylko obraz Rubensa, zdjęcie z krzyża, który spłonął kilkadziesiąt lat temu i słuch o nim zaginął. Ale mamy coś z Wielkopolski, tak? Coś z województwa kaliskiego, inowrocławskiego, ze wschodniej Wielkopolski, z XVII wieku, sprzed prawie 400 lat i to jest postny barszcz. Na czym to polega tutaj ta iluzja? Migdały, które zastępują nabiał. Jak się je uwierci i roztworzy, rozpuści barszczem, to będzie no coś zamiast śmietany. Ale barszczem zielonym. Barszcz zielony, co to jest barszcz? Niby wiemy, ale barszcz to tak naprawdę źródłowo, dawno temu, to nazwa dzikiej rośliny. Pod spodem jest napisane tutaj, tak? Barszcz zwyczajny, Heracleum spondylium. Ewentualnie to może być barszcz jakichś innych zielonych warzyw, tak? Liści. I potem polega to na tym, że jajka, które też były w poście zakazane, co to jest post? Post to nie tylko zakaz jedzenia mięsa, to zakaz jedzenia nabiału, jaj, wszystkich produktów mlecznych. Post jest 2-3 razy w tygodniu, wtedy jeszcze 3 razy w tygodniu. Post jest we wszystkie wigilie, post jest bardzo surowy. Więc to jest bardzo ważna rzecz, to jest najważniejsza prawie rzecz w sztuce kulinarnej w krajach katolickich. Chodzi o to, żeby z ryby zrobić jajka, coś co udaje jajka oczywiście, w ten sposób, że
tutaj nie jest to w pełni opisane, bo często jest tak, że jeszcze w środku tego jajka z mąki albo z innego kawałka ryby zabarwionej na żółto szafranem robi się żółtko. Tak? To są takie zabawy bogatych. Ale uciechy stołu to nie tylko jedzenie. Uciechy stołu to picie. Mamy takie wyobrażenie, że szlachta, magnaci upijali się, pili mnóstwo, byli tacy rubaszni. No, w sumie, czy dzisiaj Polacy nie piją? Niektórzy piją, niektórzy bardzo dużo, wielu za dużo, prawda? Wtedy też tak było. Ciekawą historią, to jest obiekt, który dosyć często występuje w różnych muzeach, są srebrne kufle. W XVII wieku popularne, w XVIII wieku z czasem wychodzą z użycia. Wielkie, ogromne srebrne kufle w wersjach najbogatszych, zdobione tutaj jest... scena biblijna, tak? Jakuba, proroka wrzucają do studni. Coś opowiada, kufel jest srebrny, złocony i jest ogromny, tak? Te kufle czasami miały 8-12 litrów. I tak sobie myśleliśmy, chodząc po muzeach, że ci ludzie, no, jeżeli ktoś wypił 8 litrów, nawet piwa, to naprawdę pili sporo, naprawdę była to wielka uciecha. To trochę mylne, tak? Raz to są rzeczy, no... świadczące o bogactwie, wielkie, monumentalne, ozdobne, ale jeżeli już nich pito, bo czasami pito i to jest w inwentarzach na przykład. Ja napisałem przed laty, zanim się zajmowałem kuchnię, pisałem w wielkim pocie czoła habilitację o inwentarzach przedmiotów ruchomych, o świecie rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku. To się zaczyna troszeczkę tam wcześniej, w końcu XVII wieku, ale w inwentarzach była mowa, że one służyły też do picia, tylko skądinąd wiemy, że pito w czasie uroczystości, kiedy się cieszono, kiedy zgromadzono się przy stole, trochę inaczej. Taki kufel był, nawet wśród bardzo bogatych ludzi, takim wspólnym naczyniem, tak, że gospodarz przepijał z niego, albo najważniejszy gość dawał kolejnemu, ten pił, ten pił, ten pił. To jest taki rytuał, rytuał wspólnotowy. Na początku XVIII wieku Francuzi to opisują i piszą, no okropne to jest, tak? Czy w końcu XVIII wieku Kitowicz wspomina, Jędrzej Kitowicz, autor wspaniałego opisu obyczajów z Augusta III, że kilkadziesiąt lat wcześniej był taki zwyczaj okropny, brud, brak higieny i wstrętny, ale wcześniej to było coś, co zbliżało ludzi, coś, co stworzyło pewną więź. Ciekawe jest to, że jest taki kontrast między metalem, naczyniami z metalu, bogatszych srebro, nawet złocone, albo szkło, bardzo drogie, bardzo delikatne, bardzo cenione. I już w XVII wieku, w końcu XVII wieku porcelana, na przykład, o, też kuchnisz, kuchnisz koronny Gałecki, Zygmunt Gałecki miał już porcelanę w Krotoszynie, w Wielkopolsce, w swoim pałacu, chińską, bo jeszcze europejskie nie miano wytwarzać, albo trochę biedniejsi, taki no, kontrast między cyną, też metalem, no, ale miękkim, tańszym, i fajansem, a najczęściej już najbiedniejszy gliną albo drewnem. Tak? To pokazuje też trochę inny stosunek do jedzenia, do tradycji. Jeżeli coś jest srebrne, trwałe, to jest z pokolenia na pokolenie. To jest bardzo drogie, ale tego nie kupujemy, bo mamy to po ojcu, dziadku, pradziadku, prawda? Ktoś bogaty. A szkło, porcelany trzeba ciągle kupować. Tłucze się, jest krucha, zmienia się moda. Obraz z początku XVII wieku to jest częsty motyw kulinarny. Chrystus w domu Marty i Marii w XVI-XVII wieku służy do pokazywania kuchni, jedzenia. To jest ten motyw, kiedy Chrystus przychodzi do domu Marty i Marii i Marta ta z tacą, z pięknym, właśnie kruchym, cienkim, niezwykłym szkłem, które na pewno było o wiele droższe niż cyna, a być może takie zwłaszcza kryształowe, szlifowane, malowane rzeczy kosztowały drożej niż niejedne srebrne, proste, stare naczynia. Ona chce Chrystusa nakarmić. Dlatego stała się opiekunką kucharzy, symbolem troski o jedzenie. A Maria trzyma księgę i słucha Chrystusa. Chrystus mówi, to jest ważniejsze. Maria uczyniła dobrze, Marta źle. Uciechy stołu, jak mówiłem, to picie. Mówiłem o tym, w czym pito. Nie powiedziałem, co pito w XVII wieku. Z jednej strony wiemy doskonale, tak, że są pewne rzeczy swojskie, głównie piwo i miód, u szlachty zwłaszcza, piwo i miód. Piwo jest wręcz jedzeniem, piwo wyrabiane na wsi, piwo dla chłopów,
Jest bardzo tanie, jest bardzo słabe, ale bardzo sycące. Ma dużo ekstraktu, jest sposobem zakonserwowania płynu. Pije się je na ciepło, z chlebem, bogaci serem, przyprawami, to już ta polewka, miodem, cukrem. Miód pitny, to już jest coś droższego, ale swojskie. No i wino. Wino, nawet słabe, nawet niedobre, jest w Polsce bardzo drogie, jest częścią luksusu, niesłychanego luksusu. Najpierw w XVI i długo w XVII wieku uwielbiano wina słodkie i korzenne, tak jak w kuchni. Coś, co jest słodkie i ostre. Małmazje z Wysp Greckich, z Morza Śródziemnego i Petercyment z Hiszpanii. Inne podobne wina. Później z czasem rozprzestrzenia się, zwłaszcza na południu Polski, Wielkopolsce mniej, bo to za daleko, ale też wino węgierskie, zwłaszcza słodki Tokaj, ten wyrabiany z boretryzowanych, czyli przeżartych szlachetnią pleśnią i podsuszonych winogron. Po dziś dzień Tokaj jest bardzo drogi, prawdziwy Tokaj, prawda? I to uwielbiano. Z drugiej strony nie lubiano nawet bardzo drogich, wspaniałych win francuskich. Uważano, że one są kwaśne, niedobre, byle jakie. Kilka lat temu w naszym Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w Toruniu powstała praca doktorska na temat historii wina francuskiego w Polsce do początku XIX wieku. Jest dostępna w Wilanowie, jakby kogoś to ciekawiło, polecam. Z czasem rozpowszechnia się gorzałka. Gorzałka jest znana dużo wcześniej, wódki, tak? Ale to były bardzo trudne rzeczy do zrobienia, bardzo drogie i takie bardziej lecznicze, smakowe. Z czasem rozpowszechnia się jako trunek chłopski, generalnie była słabsza, 30% to maksimum. I w dawnych przepisach mamy mnóstwo smakowych wódek szlacheckich. Z ziół, z ostrych przypraw, jednocześnie bardzo ostrych. Zobaczmy, to się komponuje wszystko. Smak i picia, i oprawa picia, smak jedzenia i oprawa jedzenia. Jedną z największych uciech stołu i dla biednych, i dla bogatych było mięso i tłuszcz. Dzisiaj, kiedy mówimy, że coś jest tłuste, to tłuste oznacza niedobry, gorszy, tańszy, prawda? Przez wieki, przez tysiące lat w kulturze europejskiej jest to napięcie w kulturze chrześcijańskiej między postem i karnawałem. Od XVI wieku już tylko w krajach katolickich, czyli u nas. Między czasem, kiedy się je bardzo mało, kiedy się je rzeczy mało pożywne, oprócz najbogatszych, ci mogli sobie robić, prawda, kiełbaski, ścielęciny, jeść świeże ryby, sprowadzać migdały, jeść słodycze, pić wspaniałe wina i nie grzeszyli. A dla biednych był to kłopot. Znany obraz Petera Bruegela z XVI wieku, ale to jest taki symbol. Teraz może widać lepiej. Centralny fragment. Prawda? Co jest po lewej stronie, która pokazuje, mam nadzieję, że strony się nie odwróciły w przekazie. Po lewej stronie mamy zaokrąglonego człowieka z mięsem, kiełbaskami na szpikulcu, z szynką przybitą do beczułki. Jakaś kobieta robi masło tutaj, tak, w takiej glinanej maselnicy. To wszystko, czy na gofry. Gofry, czyli coś pieczonego z tłuszczem, tak? Gdzieś tam pączki, tak? To też wszystko. Czasami się dziwimy, dlaczego tłusty czwartek przed postem to pączki, skoro pączki to nie mięso, tak? I sobie wymyślamy, że ci ludzie jedli pączki z mięsem. Czasami takie się trafiają w Niemczech zwłaszcza, chociaż nie wiem, czy to pączki, raczej racuchy. Ale pączki smażone w tłuszczu, czyli w smalcu albo w maśle, w oliwie nikt ich nie smażył, w olejach lokalnych nie dawało się smażyć, bo się paliły, to produkt niepostny i ta tradycja nam została, prawda? Z drugiej strony mamy śledzie. Biedni ludzie nie jedli ryb świeżych, tak? Jedli solone śledzie, suszonego dorsza, jedli precle, te wspaniałe precelki, które suche ciasta, prawda? Są wychudzeni, pokazują zupełnie inną stronę życia. Dla tych ludzi to było w lot zrozumiałe, dla nas to historia. Uciechy stołu to także rozmowa. Tutaj obraz z końca XVII wieku przedstawiający ucztę w Jaworowie. Ucztę wydaną w Jaworowie koło Lwowa w prywatnej rezydencji króla Jana III Sobieskiego, jest w środku, dla dyplomatów, dostojników i rodziny. To raczej jest przedstawienie osób, dlatego troszkę to może sztucznie wygląda, ale ten obraz wiele opowiada, tak? Opowiada o tym, że ludzie siedzą w pewnej hierarchii. Po prawej ręce króla
poseł cesarski. Po lewej ręce króla Królewicz, jego syn. Prawda? To jest wręcz manifestacja polityczna. On jest najważniejszy po naszym wspaniałym gościu, który reprezentuje cesarza. Trochę dalej prymas, tak? Potem królowa, potem wojewoda, potem marszałek, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, że kobiety siedzą w jednym kącie. Jest oprócz królowej, która ma prawo siedzieć między mężczyznami. Widać, że ludzie rozmawiają, rozprawiają, widać nawet coś, co jest na zastawie, ale uczta w świecie głodu, w świecie nawet dla bogatych, ciągłego postu, kilka razy w tygodniu jest post, to coś niezwykłego, to coś wspaniałego, to cała uroczystość, teatr i przede wszystkim spotkanie wielu osób. Akcent wielkopolski od jedzenia. Mam nadzieję, że mnie słychać, tak? Bo od jedzenia przejdę do postu. Nie, od jedzenia przejdę do ubioru na chwilkę. Mówiłem o tym jedzeniu pełnym kontrastów smaków. Popatrzmy na Łukasza Opalińskiego z rodziny znanej przecież właśnie z państwa okolic. Zmarł 1654. On jest ubrany w stroju polskim. Takim jeszcze trochę przedkontuszowym, tak? Co widzimy? Widzimy pewien orientalny trój i kontrast. Żywe kolory, gryząca czerwień, purpura, złote guzy wielkie przy Delii, to zwierzchnie okrycie to się nazywa Delia, tak? Bardzo bogate futro, zapewne sobole. No, pas jest ze złotem, żółte safianowe buty tureckie. Od razu każdy widzi, to bije po oczach, że on jest bogaty, jest magnatem. A ulegający czy hołdujący modzie francuskiej wojewoda poznański Wojciech Breza ubrany jest inaczej, tak? Widać delikatność, biel, brak takich kontrastów. I to posłuży mi do przejścia do pewnej nowej mody. Od połowy XVII wieku we Francji powstała nowa, wielka moda na zupełnie inną kuchnię. Na kuchnię delikatną, czyli taką, gdzie ostre przyprawy i kontrasty są czymś złym. Gdzie ktoś, kto daje do ryby cukier, ocet i szafran, imbir i cynamon, to nie jest człowiek, może i bogaty, ale to jest prostak, to jest ktoś, kto nie zna zasad dobrego smaku. Opisano to najpierw w książce Le Cuisinier Français, kucharz francuski, i od razu znalazło się to w Polsce. Bo w Polsce już wtedy przecież był francuski dwór królowej Ludwiki Marii. To taka kuchnia, ta stara, ostra, kwaśna i słodka. Pierwotny smak ukryty. I eleganckie jest to, co jest widoczne w ubiorze. To coś, co bije po oczach, taki kontrast, tak? A w tej nowej kuchni wszystko jest uporządkowane. I zasada dobrego smaku, i ten dobry smak jest niewidoczny. Ktoś, kto ma się znać na kuchni, musi być wytrenowany, musi być smakoszem. Ktoś, kto całe życie jadł wszystko z szafranem, imbirem, i pieprzem, i cynamonem, i octem, i cytryną, i cukrem, i rodzynkami, nie poczuje nawet, że ten kurczak po francusku jest dobry. Nic nie poczuje. Będzie wyobcowany. Nawet nie będzie umiał tego naśladować. Nie będzie wiedział nawet, o co chodzi. Jak pisał ten autor Lavarenne, kiedy jem zupę z kapusty, chcę, żeby smakowała kapustą. Jakkolwiek by to dzisiaj banalnie nie brzmiało, to była to rewolucja. Rewolucja smaku, rewolucja w kuchni. Delikatność, naturalność, prostota, ale to było o wiele droższe niż ta kuchnia wcześniejsza. Upowszechniło się masło, bo zelżał post. Skończono z dawną dietetyką. Zamiast ostrych przypraw bouquet garni, czyli wiązka lokalnych, delikatnych przypraw, takich jak szałwia, jak tymianek, jak rozmaryn, jak bazylia. Ponieważ zamek w Szerakowie był długo w posiadaniu Opalińskich, a ostatnią posiadaczką z rodu Opalińskich była Maria Leszczyńska z domu Opalińska, to historię tej kuchni francuskiej, która też w drugiej połowie XVII wieku, tak jak strój zachodnioeuropejski, sarmacki, była obecna w Polsce i rywalizowała z kuchnią tą sarmacką, tą barokową, tą kontrastową. Posłużę się postacią Marii Leszczyńskiej, żony
Ludwika XV, króla Francji, córka Stanisława Leszczyńskiego, wielkopolanina przecież, króla Polski, dwukrotnego księcia Lotaryngii. Gdy nasz Stanisław Leszczyński osiadł ostatecznie we Francji, kiedy rozpoczęła się wojna o sukcesję polską, albo kiedy tylko był ojcem królowej, we Francji powstała moda na kuchnię polską, taką uproszczoną, taką nie taką ostrą, nie taką barokową, ale tutaj mam taki przepis, nie zdążyłem go przetłumaczyć, ale pokrótce o nim opowiem. Szczupak po polsku, nowa przystawka wykonana dla króla Stanisława. Pojawiły się wtedy no prawie masowo we Francji receptury i dania nazywane à la polonaise po polsku albo à la Stanislas, no, na sposób Stanisława. I tu widać, że to jest takie coś pośredniego, tak? Że przyrządza się szczupaka, czyli to danie postne, tak popularne w Polsce, i to z winegr, czyli z octem winnym, jedną tylko pince de poivre, jedną tylko malutką szczyptę pieprzu i już po francusku bazylia, liść laurowy, cebula, pietruszka, szczypiorek, trochę clou de Jehov, czyli goździki, trochę pieprzu znowu, na końcu trochę pieprzu, ale to jest takie między francuskim i polskim. W XVIII już wieku, ale to inna historia, taka kuchnia polsko-francuska się rozpoczyna w Polsce jako francuska. Wróćmy jeszcze dla ubogich, tak? Bo tyle mówiłem o bogatych, choćby dlatego, że po pierwsze, więcej o nich wiadomo, po pierwsze, że to bogaci byli właścicielami pałacu w Sierakowie. Znowu ten niedoceniony, nieoceniony Szymon Syreniusz, autor Zielnika z 1613 roku. Ubodzy mają jeść, pisze, polewkę chlebową, tak? Usmażyć, jeżeli jest na maśle albo na czymkolwiek trochę chleba. Ugotować to w wodzie, dodać soli i już jest potrawa, prawda? No, z winem, z cukrem, w piwie, z przyprawami, to już będzie drogie. Ale na końcu autor pisze, że to jest dla ubogich dobre, użyteczne, zdrowe. Ale opisuje w tej wersji takiej, no, lepszej także wersję ubogą. Czasami nas to zaskakuje, to przepis XVI wieku, sendacz, czyli sandacz. Stefan Falimisz w innym zielniku, pierwszym polskim zielniku, pisze, że to jest sprośne mięso, niedobre. Dlaczego? Bo sandacz nie jest tłusty. Bo sandacz, ryba bardzo regionalna, zapewne poławiana gdzie indziej, była no niezbyt dobra. No, no, mała, oścista, to troszeczkę coś innego niż dzisiaj. Ale co ciekawe, on mówi, sandacz jest niedobry, dlatego przyrządzamy go z czosnkiem, albo z chrzanem, albo z gorczycą, a nie z pieprzem, imbirem, szafranem. Nie z czymś drogim, egzotycznym, tylko z czymś tanim, ale smak, albo raczej zasada smaku, będzie podobna dla ubogich, ubogich pokarm i dla bogatych. Kończąc, parę słów ogólnych podsumowania o jedzeniu w XVII wieku. My sobie nie zdajemy sprawy do końca, jak to jedzenie było ważne, nie tylko dlatego, co jest oczywiste, o czym zapominamy, że ci ludzie jedli, ale także dlatego, że to jedzenie to po prostu życie, to władza, ktoś, kto ma jedzenie, ma władzę nad innymi. Często nie mówiono, że ktoś kogoś służy, ktoś dla kogoś pracuje, tylko je mój chleb, prawda? A je ze mną, siedzi ze mną przy stole, to już jest ktoś, komuś okazujemy szacunek. Dzisiaj jemy często sami, w małych grupach, w pośpiechu, na ulicy, w samochodzie. Możemy kupić jedzenie, nie wysiadając z samochodu. Tutaj to jedzenie jest tak drogie, tak cenne, że jest no opatrzone takim rytuałem, który znamy, może niektórzy z nas jeszcze z jakichś dawniejszych czasów. To jedzenie to zdrowie. Ktoś, kto je, to żyje, jest zdrowy. Jedzenie to szczęście, tylko ten smak jest taki ważny. Jedzenie to w dużej mierze religia i posty, dlatego tyle było o rybach, o iluzji, o robieniu mięsa czy kiełbas z ryb. Posty szczególnie dawały się we znaki biednym, którzy zwłaszcza nie mieli tłuszczu, tak? Bo tłuszcze lokalne, które dzisiaj tak cenimy, z lnu, z lniaki, z gorczycy, z maku, nie umiano ich hartować, nie umiano ich używać do obróbki, prawda? Masło zakazane, oliwa za droga i oliwa była podła ta w Polsce, tak jak często i dzisiaj.
to starcie bardzo długo dominującego, zwłaszcza na prowincji średniej szlachty, tego smaku orientalnego, sarmackiego i nowej, delikatnej, trudnej do zrozumienia kuchni francuskiej. Dawna kuchnia w XVII wieku i długo, długo dłużej to drogie produkty, tania praca. Dzisiaj często cenimy coś, co produkt jest tani, prawda? Ale coś, co wymaga pracy, coś, co wymaga pracy ręcznej, coś, co jest skomplikowane. Wtedy, jeżeli ktoś miał jedzenie, to miał i pracę, tak? To miał i ludzi, którzy mu służyli. Wiele dawnych przepisów zaczyna się każ iść i przynieść. Każ iść do lasu i zerwać, przynieść, znaleźć, prawda? To kuchnia z definicji lokalna, bardziej oparta na sezonowości, na takim zmiennym rytmie świąt i przyrody. To coś, z czego możemy się nawet dzisiaj czegoś nauczyć, tak? O wiele większe zróżnicowanie upraw, nie wiem. Taka prosta rzecz w przepisach kuchmistrzowej żerońskiej, która przecież pochodzi z Wielkopolski, tak jak jej mąż. Jest mnóstwo zaskakujących potraw na groch, ale są potrawy z dzikich roślin, zapomnianych warzyw, z dzikich zwierząt, zapełnianych zbóż, mnóstwo ziół dzikich roślin i sporo ich przetwarzania. Tyle z mojej strony o kuchni z XVII wieku. Ja Państwu podziękuję. Jeżeli są pytania i uda się je zadać na odległość, uwagi, krytyka, to służę Państwu. Ja mam pytanie, znaczy właściwie kilka pytań. Po pierwsze, z czego wynikał ten smak, który był taki kontrowersyjny, jeżeli łączono te właśnie ostre rzeczy ze słodkimi? Czy to było, czy to wynikało z mody, czy z kultury, czy z jakiegoś takiego podejścia? Z czego? Bo tak słabo słyszę końcówkę. Czy to wynikało właśnie z mody, czy to z kultury, czy to z czegoś właśnie, czy z religii, te łączenie tych smaków takich niezwykłych? To jest coś bardzo głęboko zakorzenionego. To jest coś obecnego w kulturze europejskiej od Aleksandra Wielkiego, od czasu odkrycia wschodu. I jest to jedna z podstaw kuchni średniowiecznej. To jest takie dziedzictwo po Arabach, tak? Kuchnia średniowieczna to jest jakieś dziedzictwo kuchni śródziemnomorskiej, chrześcijańskiej, oliwa, biały chleb z pszenicy, ryby, wino. Kuchni północnej barbarzyńskiej, czyli słowiańskiej i germańskiej. Mięso, mleko, dzikie rzeczy, coś z lasu. No i kuchni arabskiej, najczęściej przyprawy, migdały, jakieś słodkie dodatki. Natomiast uzasadnień jest wiele. Pierwsze jest zupełnie nieracjonalne, bardzo długo dominowało, że dodawali ostre przyprawy, żeby ukryć smak nieświeżego mięsa. Co jest, no, zupełnie, chociaż znamy historię tego, tak? Ktoś, jakiś historyk słynny francuski to napisał jako anegdotkę trochę. Ktoś to pochwycił, ktoś powtórzył, ktoś uprościł, ale jest kilka uzasadnień. Po pierwsze dietetyczne, tak? Na mocy dietetyki humoralnej, dawnej, starożytnej, średniowiecznej, renesansowej uważano, że rzeczy do jedzenia są zimne i gorące, ewentualnie również mokre i suche. Zimne, na przykład ryby albo warzywa korzeniowe, nieprzypadkowo dozwolone w czasie postu, oziębiają naturę, a gorące, na przykład mięso albo ostre przyprawy, tak się kojarzą, że one są gorące, prawda? Hot, spicy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli z innego języka. Że one wzmacniają, dodają sił. I na przykład, jeżeli by przyrządzano ryby, to trzeba je podać. A poza tym to były rzeczy drogie, egzotyczne, wspaniałe. My trochę dzisiaj nie doceniamy smaku, ale w kuchniach wschodnich, w kuchniach jakby z natury, z historii biednych, czy gdzie mniej można użyć mięsa, mięso, kalorie, tłuszcz zastępuje się przyprawami. Może to brzmi nielogicznie, ale nasz umysł, nasze kubki smakowe, nasz mózg są oszukane, tak? Zjadłem dużo, bo jest dużo różnych smaków. Więc jest kilka rzeczy. Dietetyczne uzasadnienie, moda, elegancja, to jest orientalne i bardzo drogie, a więc jest to kuchnią bogatych. No i trzecie to no, smakowo-żywieniowe, tak? Zwłaszcza w czasie postu, zwłaszcza z tymi potrawami zimnymi. Panie profesorze, bo no, pan... Gdyby można było głośniej albo bliżej. Panie profesorze, ma pan ogromne doświadczenie i
Na pewno pan próbował takich potraw, które były przywracane. Czy one mogą nam teraz, czy one mogłyby nam smakować? Czy te łączenie tych smaków jest zjadalne dla nas obecnie? Próbowałem, ale nie próbowałem potraw z XVII wieku, tylko wykonanych dzisiaj według przepisów z XVII wieku. No to jest oczywiste, tak? Ale to oznacza, że to jest pewna interpretacja. Co ciekawe, wykonują je najchętniej tacy kucharze poszukujący, eksperymentujący. Gdyby ktoś był ciekaw, to na przykład Carlo Crassa kilka razy się za to zabierał i w wielu jego filmach, no wielu, no nie pamiętam, 10, może trochę mniej, no nie tylko ta kuchnia, tylko te nasze historyczne przepisy się pokazują. Jest to złagodzone, jest w tym coś ciekawego, no my, wszystko zależy od ilości tego, prawda? I nawet między historykami tkwi pewien spór. Myślę, że pewne rzeczy by nam smakowały, tak? A pewne nie. Zresztą tak jak dzisiaj, no nie wiem, zapewne państwo w Wielkopolsce zjedliby czerninę, tak jak ktoś w Toruniu, tak? Z przyprawami na ostro, na słodko i na kwaśno. To jest mniej więcej ten, taka czernina jest opisana. To jest typ kuchni barokowej, taki typ bogaty, prawda? Natomiast ktoś z Krakowa by nawet nie chciał o tym słyszeć, by uciekł. I tak dalej, więc jest w tym coś ciekawego. Zapewne gdyby literalnie potraktować i dać dużo szafranu, pieprzu, imbiru, cynamonu, pewne połączenia by nam nie smakowały. Cynamon z rybą pewnie nie, ale pewne tak. W każdym razie nawet ostatnio w Lublinie podczas Lubelskiego Festiwalu Smaków, gdzie ta książka, o której kilka razy mówiłem, wielki rękopis, 1000 przepisów, gdzie jest i kuchmistrzostwo i te niektóre przepisy Żerońskiego, Żerońskiej z Wielkopolski i wiele innych. Codziennie była tam taka uczta w innej restauracji. No ale kucharze siłą rzeczy no, robią to trochę inaczej. Przez swoje umiejętności, wyobrażenia o smaku. Ale jakiś element był, jakiś element jest fajny. No nie wiem, my ciągle mamy trochę tego, tylko są to rzeczy specyficzne. Karp po żydowsku, tak? Czy szczupak po żydowsku. To jest coś z tego elementu, tak? Czy ta czernina wspomniana, czy no nie wiem, co tam jeszcze może być. Gdzieś tam na Lubelszczyźnie takie właśnie pierogi na słodko. Łączenie cukru z czymś wytrawnym. No takie nieoczywiste rzeczy. Ale to musi się pan sam przekonać. Musimy kiedyś wzbogacić występ o demonstrację kulinarną. Możemy spróbować. A jak mam jeszcze pytanie, a jak wygląda udział mięsa pozyskiwanego z polowań? Bo jest takie przeświadczenie, rozmawiając gdzieś tam z ludźmi, którzy zwiedzają zamek i pytając ich o kuchnię XVII-wieczną, każdy od razu mówi, no i co jedli? No jedli dziczyznę, tak, przede wszystkim. To jest chyba raczej mylne podejście właśnie, jeżeli chodzi o tą ilość mięsa dzikiego pozyskiwanego podczas jedzenia. Myślę, że średnio statystycznie mylne, chociaż na pewno byli ludzie, którzy jedli dużo dziczyzny. Na przykład ja jem mało, a mój sąsiad, który mieszka tutaj nade mną, jest myśliwym i je dużo mięsa dziczyzny je przetwarza. Tak? Ale jak mamy menu pewne, na przykład tą księgę szafarską, tam jest dziczyzna. Ale dla bardzo bogatego szlachcica, magnata, liczyła się przede wszystkim dzikie ptactwo. Tak? Cietrzewie, dropie, których już nie ma. Wyginęły w Polsce. Cietrzewie są pod ochroną. Oczywiście kuropatwy, których nawet dzisiaj jest mało, tak? Nie wiem, skowronki, których w ogóle nie jemy. Nie znaczy to, że namawiam. Nawet na dworze króla, no ta dziczyzna była, ale nie tak dużo. W przepisach też nie jest jej tak dużo. Natomiast zapewne były miejsca, gdzie były no, więcej lasów i ktoś osobiście zainteresowany tą dziczyznę jadł. Na pewno jedli jej więcej niż jest to coś szlacheckiego. Myślistwo to rozrywka szlachecka, czy wręcz no, to jest oznaka szlachectwa, przywilej szlachecki. Na pewno tak, mamy, nie wiem, salcesony z dziczyzny albo z domieszką dziczyzny w tych przepisach XVII wieku na przykład. Natomiast takie wyobrażenie, że jedli głównie dziczyznę, tylko dziczyznę, jest mylne, no bo dwór, czy bogatego szlachcica, czy zwłaszcza magnata króla, wielki dwór, trudno wyżywić, tak? To często król dostawał, magnat, cietrzewia, jarząbka, coś takiego. Ale trudno to zmierzyć. Natomiast w tej księdze szafarskiej można by to wyliczyć, chociaż to jest przykład. To jest przykład tylko. Im dłużej, tym później. Ciągle widzimy w
W XVIII wieku tego już nie ma, tak? To już rzadko. Ostatni przepis na dropie na przykład to jest XVI wiek po polsku. A jeszcze na koniec mam takie pytanie dotyczące roli kobiet i ich udziału w ucztach, no bo widzieliśmy tutaj przedstawienie uczty, gdzie te kobiety były usadowione w wspólnym jednym miejscu, a też czytałem, że podczas uczt kobiety początkowo uczestniczyły w nich, a potem wychodziły. Czy to prawda, czy też one jednak uczestniczyły przez całe uczty? No to jest rytuał znany jeszcze w XIX czy w pierwszej połowie XX wieku w eleganckich takich, czy ziemiańskich, czy bogatych mieszczańskich domach, tak, że panowie idą no, później tam na coś mocniejszego, czy na cygara, a panie na herbatę i na coś słodkiego. No rzeczywiście jest pewna segregacja w płci, to jest kulturowe. Ja o kucharzach, kuchmistrzach, autorach przepisów mówiłem głównie o mężczyznach, no bo oni nam coś zostawili, oni potrafili pisać. Ale te przepisy z mody bardzo dobrej, przynajmniej częściowo, są autorstwa kobiety, ochmistrzyni, tak? Zobaczmy, przepisy te z Wielkopolski z 1633 roku są kobiety. Tyle tylko, że jedzenie, rytuał to coś innego i tu póki co mamy jeszcze mniej danych. Oczywiście mnóstwo opowieści, chociaż są wyjątki, widzieliśmy, królowa była prawie w środku, tak? Ale już inne wysoko urodzone panie nie. Myślę, że to na pewno było izolowane, zwłaszcza no, te momenty jednak picia, czy wręcz pijatyki, one są całkowicie izolowane wtedy od kobiet. A gdzie się udało dotrzeć do tych ostatnich przepisów, o których pan profesor wspomina, tych z Wielkopolski między innymi? To gdzieś w archiwach zachowały się informacje właśnie o tym, czy to jakieś nowe odkrycie? W Kijowie się zachował taki wielki rękopis Pociejów z połowy XVIII wieku, rozalii pociejowej, strażnikowej, litewskiej. Spisano ją dla niej, ona sobie zażyczyła, żeby jakby zebrać jak najwięcej materiału kuchni polskiej, dlatego jest tam, są jest przede wszystkim przepisy z XVI-XVII wieku, no i pozostałe są nieoznaczone, zapewne przynajmniej części z XVIII wieku. I tam jest też taki fragment, bo to są takie, no, to jest właściwie zbiór różnych książek kucharskich, tak? 1000 przepisów, ogromne. I jest też ten fragment kuchmistrzowej koronnej, tak? Do końca nie jesteśmy pewni, czy to jest żerońska. Najprawdopodobniej tak, bo to porównywałem, no, z tym, co żeroński, czyli ten kuchmistrz z Wielkopolski, taka bardzo znana osoba, dyplomata. I właśnie te jego podróże się pokrywają trochę z tymi przepisami. Dyplomata, kolekcjoner dzieł sztuki wielki, starosta bydgoski, szef mennicy. Te słynne wielkie dukaty, to za jego czasów, tak? Wijano. I tam to jest właśnie, tak? Taki wielki rękopis, który jakimś trafem po Pociejach, czyli rodziny z Wołynia, znalazł się. Tak to po prostu krążyło dawniej w odpisach. To jest książka rękopiśmienna bardziej. Mamy tylko dwie książki drukowane polskie, które się zachowały. Compendium Ferculorum, kucharz doskonały z końca XVIII wieku i teraz badamy rękopisy. Szukamy. No, mam nadzieję, że będą kolejne trafienia i że ta wiedza o kulinarii staropolskiej będzie się poszerzała. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za przepiękną opowieść o kuchni XVII-wiecznej. Dziękuję. I mam nadzieję, że uda nam się ponownie pana profesora kiedyś zaprosić jeszcze do Sierakowa. Tak, pan profesor sugeruje, może z jakimiś warsztatami. Tak, spróbuję rozwinąć te wielkopolskie wątki bardziej. Ale też z kulinarnymi jakimiś warsztatami, spotkaniem, żeby spróbować może przywrócić te smaki, które też i opalińscy gdzieś tam spożywali. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie.